Witam Was tutaj, cześć i czem Abizanosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny, bo szósty odcinek z Cities Skylines PlayStation 4. Nie, nie PlayStation 5. Ja nie dostaję tych magicznych 25 kafelków w komentarzach. Wiem, pisaliście mi o tym, że się dzieje, ja to wszystko widzę. Powiem Wam, że no szkoda, że nie pojawiło się tam czwórce, chociaż całkowicie to rozumiem, bo czwórka by nie wytrzymała takich tych wielkich miast. Ale nie ukrywam, czekajcie, nie tu, że gdybym mógł kupić 25 kafelków, to to miasto byłoby idealne i nie ukrywam, że bardzo możliwe, że kiedy już będziemy na odpowiednim poziomie tego miasta, to może uda mi się kupić piątkę i będziemy już dalej grać na wszystkich 25 kafelkach, a ten obszar jest naprawdę był piękny pod tym względem, chociaż nie jestem w stanie sobie przewidzieć, jak City Skylines byłoby w stanie po prostu grać na tak dużym obszarze, bo te miasta i ogólnie te obszary nie są przygotowane na tak wielkie miasta, ale kto wie, może to byłoby coś ciekawego. Na pewno może powiem trochę, co się zmieniło, w sensie, co mi się wydaje, że się zmieniło, bo ogólnie, wiecie, jak gram tak dosyć często te skanańce, że później nie wiem właściwie, co się działo. Widzieliście ogólnie większość zmian, tak, mamy w ostatnim odcinku, pojawiła się tutaj dzielnica bilansowa, finansowa, no i tak tutaj mamy oczywiście giełdę, giełda jest i nawet coś zarabia, tak? Przemysł rolniczy przed chwilą poszedł łeb na szyję i trochę kupiłem akcji, więc teraz już jakieś większe zadatki są, ale spokojnie, zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chcę, żeby po prostu przemysł się rozwinął rolny. Aktualnie on jest tutaj takiej wielkości i ja będę go dzisiaj jeszcze rozszerzać i powiększać, więc wtedy faktycznie jeszcze więcej zrobimy z tych finansów. Natomiast co faktycznie chciałbym dzisiaj zrobić, to jest kupić nowy kawałek ziemi i od tego właściwie zaczniemy, bo w końcu trzeba powiększyć to miasto. Tutaj też na przestrzeni czasu zmieniają się oczywiście wszędzie, tu gdzie widzicie obszary, no właśnie z drzewami, bo baobaby, duże krzaki chyba to jest tak dokładnie nazwane. Teraz nie kliknę, ale czekajcie, zerknijmy. Wydaje mi się, że one się cały czas nazywają jako duży krzak. To jest to? Tak, tak, to jest. Nie, to nie jest duży krzak, czekajcie. To jest to. Nie. Nie, czekajcie, zaraz zobaczymy, bo on był ostatnim tym. To jest to. Cis, duży cis, tak, no i cisy właśnie tak wyglądają. Nie baobab. Już mi trochę wyszło za dużo bajek. Także tak, tutaj właśnie się zmieniają obszary z domków na duże wieżowce i ogólnie mieszkania. Tak samo tutaj też się pozmieniają trochę właśnie handel też w tym rejonie obok szkoły, bo stwierdziłem, że to będzie trochę lepiej wyglądać. Szkoła, co nie? Żeby nie było, że błędnie mówię. Nie, to jest duża straż pożarna. No tak czy siak, żeby po prostu te budynki naprzemiennie całkiem ładnie wyglądały. Natomiast dziś zaczniemy sobie od kupienia tego obszaru. Bo żeby cokolwiek robić dalej, to trzeba iść w tą stronę i właśnie on też będzie tutaj kluczowym dzisiejszym obszarem, czyli to, żeby kupić dokładnie i możliwe jeszcze się zastanawiam, bo tak, mamy teraz już ten obszar, więc w końcu coś kupiliśmy, powiększyliśmy sobie trochę miasto, natomiast się bardzo zastanawiam, czy nie pójść jeszcze w tą stronę dzisiaj, bo ogólnie tam będzie jedna z tych dzielnic, pewnie przemysłowa głównie, które po prostu chcę wybudować teraz, jeżeli będzie możliwość w przyszłości po prostu tego miasta przeniesienia na piątkę, jak ją kiedyś kupię, nie wiem, to strasznie dużo pieniędzy. Ogólnie PlayStation 5 strasznie dużo pieniędzy kosztuje, ale myśl o tym, że możliwość jest oczywiście dobra. Dobra, już kupiłem ten obszar, ale chodzi mi o to, że ogólnie tę całą wyspę by wtedy bym zajął, a tak teraz będę mieć taki mały obszar, gdzie po prostu pewnie jakiś przemysł sobie zaczniemy, bo ogólnie większego pomysłu na ten rejon nie mam, bo chcę głównie w tą stronę pójść i tam rozwijać miasto, jak będzie się tylko dało. Dobrze, no to mamy ten wielki węzeł autostradowy, że tak to powiem. Ja go w międzyczasie też pewnie trochę poprawię, bo tutaj ogólnie te autostrady no to nie mają tak zbytnio dużego sensu. W sensie, to jakie są rozłożone, bo na przykład tutaj jeszcze w miarę sensownie to wygląda, ale patrzcie, jest jednopasmowa i nagle skręca w bok bez żadnego jakiegoś pasu specjalnego, doczepnego, żeby mogli na spokojnie zjechać. O, tak jak tutaj właśnie jest. Ja tutaj, gdzie mogę, to poprawiam to, żeby jakoś sensownie wyglądało. Ogólnie ten cały węzeł w przyszłości będzie przewodzić jakąś moją przebudowę wielką, ogromną. Ale to wiecie, osoby, które po prostu widzą, jak ja czasami gram, to doskonale wiecie, o co chodzi. Jakby. Kiedyś jak grałem trochę więcej w Skylinesy, kiedyś to głównie grałem w Skylinesy na PlayStation 4, nie robiłem serii warszawskich, to były takie po prostu odcinki, co któryś odcinek, kiedy budowałem wielkie węzły, był jeden wielki cały odcinek z synapsami na temat budowy właśnie jakiegoś wielkiego jednego węzła autostradowego. I to było coś. Czemu te strzałki są w drugą stronę, choć jezdnia jest... No, nie chcę chyba wiedzieć. Ale no właśnie, po prostu budowałem wielkie węzły, autostrady i tak dalej przez cały jeden odcinek. No i domyślam się, że do jakiegoś momentu dojdziemy do tego. Jakby muszę sobie wtedy rozrysować na kartce papieru.
żeby on całkowicie właśnie tutaj został dobrze połączony z tym wszystkim, co będzie później. No i wtedy powstaje. Tutaj też musimy mieć 4 pasy, bo tu jest zjazd. No ogólnie, no wiecie, takie sensowne rzeczy, które po prostu powinny być. I tak to powinno wyglądać. Ta autostrada w ogóle powinna być dwupasmowa. Też zastanawiam się, czy gdzieś później nie będziemy robić sobie tych buspasów na autostradach, chociaż szczerze powiedziawszy, za tym jakoś tak bardzo nie przypadam. W sensie, dobrze, że dodali taką funkcję, ale nie do końca wiem, dla mnie, w sensie, ja z niej nie korzystam, tak? Bo jakby mamy oczywiście, o właśnie, te autostrady tylko dla buspasów, dla autobusów, to jeszcze rozumiem, ale tego, no nie jest to zawsze jakieś rozwiązanie, ale szczerze dla mnie to nie jest jakieś nie wiadomo co. To się lepiej oczywiście mieć niż nie mieć, tak? Żeby nie było, że będę mówić, żeby to usunęli, ale jakby to nie jest jakieś nie wiadomo co. Tutaj jeszcze bym zmienił tą autostradę, w międzyczasie jak tutaj do Was zgadam i mówię, co tym jest, planujemy tutaj dobudowy. I ogólnie też jestem otwarty na Wasze propozycje co do tych nowych obszarów, jak to wszystko wybudować, powiększyć, poszerzyć i rozciągnąć te miasta, bo jestem w sumie ciekawy, co można byłoby tutaj zrealizować, a właściwie co Wy sądzicie, że przydałoby się tutaj wybudować. Dobra, dosyć już się bawię tymi autostradami, a wiecie, znaczy przynajmniej część pewnie z Was wie, że jak ja zacznę się bawić w autostrady, to już to będzie koniec. To tak, tu mamy linię kolejową. Ogólnie ta linia kolejowa właśnie wyjeżdża nam poza obszar, który jest nasz i z tym jakoś trzeba będzie żyć. Tutaj przemysł trzeba będzie też trochę skrócić, bo tu ogólnie jest nasza aleja, która się kończy i w przyszłości będzie jechać dalej prosto. Tu jest aleja, którą będziemy musieli dziś przeprowadzić, pewnie pod tym wszystkim, więc ja ją zrobię nie tunelem, tylko dobrze, po prostu przejechała po tym wszystkim, więc to będzie ciekawe. To na tym naprzód zobaczycie. Tu mamy już przygotowaną drogę. No i tutaj jest jakaś autostrada, ale ona będzie pewnie do przebudowy i tutaj wszędzie będę chciał właśnie zrobić nasz Farming Simulator. Jeszcze sprawdzę czy jak jesteśmy tutaj z surowcami, żebyśmy mogli to budować. Ok, tu jest jeszcze farmingu, więc tu pewnie dzisiaj go też wrzucimy. Tu jest dużo farmingu. Tu jest też. Dobra, a tutaj jest, to właśnie chciałem. Chciałem, żebyśmy gdzieś mieli ropę, to wtedy będziemy mogli sobie właśnie w tym miejscu rozpocząć właśnie coś, żeby tutaj był głównie przemysł rolniczy, przemysł na wydobywanie baryłek ropy w tym miejscu i przetwarzanie może, no i jakieś mieszkanka ewentualnie, czyli handel w tym miejscu. Też jakby mi się udało, właśnie jak już później kupimy i tamten obszar byśmy wzięli, tak jakbyśmy kupili te 25 kafelków, to od razu ja mówię, że ja wyłączam wszelkiego rodzaju zasoby, w sensie, że znikają, w sensie, że one się kiedyś kończą. Bo to jest, no to jest oczywiście, wiadomo, że to tak działa, ale wtedy nie można trofeum zdobywać, co jest oczywiście na minus, ale jakby zbyt szybko wtedy się kończy gra, a te zasoby naturalne ja jestem bardzo w stanie szybko wykończyć. I tego nie chcę, żebyśmy mieli tutaj, żebyśmy mieli takie zabawy. Więc dobra, tutaj ten przemysł, o ile tutaj jest bardziej prestiżowy, to tutaj ja już mam przygotowane właśnie obszary, że tutaj faktycznie nie będzie farmingu z simulatora, tylko ten farming bym przeciągnął maksymalnie tutaj, chyba że tu byśmy zrobili taki mały farming. Teraz będzie pytanie, gdzie go zrobimy? Dobra, wiecie co, tak czy siak, na początku musimy mieć drogi gwiazdowe do tych obszarów i do tych obszarów, więc ja się tym zajmę, a w międzyczasie pomyślę, co będziemy tutaj robić. I może zaczniemy też ropę, ale najpierw chcę trochę zrobić tych akcji na Białęce, które tutaj robi nasz Farming Simulator, aby to trochę rozwinąć. Więc od tego zaczniemy i oczywiście nie muszę wam mówić, że jakieś linie tramwajowe czy inne rzeczy też tutaj będą się rozwijać. Na przykład ta aleja będzie tutaj dalej jechać, zakręcać i będzie wjeżdżać pewnie bezpośrednio w te obszary, bo tutaj jakiś tramwaj do ropy będzie musiał być, tak? No jakby to jest chyba oczywiste. Dobrze, tak to wygląda. Lecimy dalej z budową, czyli zaczynamy od tego tunelu.
Tak więc stało się to. Dotknąłem się autostrad i wiecie, że to jest błąd, więc tak, to był błąd. Przebudowałem całkowicie ten węzeł. Coś inaczej, jego główna struktura tego, jak wyglądał, jest taka sama. Na przykład tutaj nie mogę tego poprawić, bo poza granicami miasta tego nie mógłbym usunąć, więc jak, żeby ten kowy wyglądał ładnie, to już tu zostało. Ale no trochę musiałem to poprawić. Jakby my tak, po pierwsze mamy tą drogę, która tutaj przejeżdża faktycznie pod... Drzewek nie ma na tej ulicy, dlatego że to bardzo dziwnie wyglądało, jak drzewa wychodziły prosto z jezdni. Więc jest tyle, ile jest. Na tyle, ile mogę pozwolić sobie. Co tu się stało? Coś tu jest nie tak. Czemu to tak dziwnie wygląda? A, bo jest pewnie grunt niski dla niego i coś mu... coś mu tu jakby nie wyrobiło, czekajcie. No tak czy siak, chodzi mi o to, że tutaj musiałem dodać po prostu bez drzewek, żeby po prostu nie wchodziły w ulicę. O, teraz ładnie wygląda. Po drugie mamy tutaj oczywiście linię bambajową, która w tym miejscu jeździ i aktualnie wszystkie linie, które tutaj jeździły wcześniej na prędkości, są przyciągnięte tutaj również z przemysłu, bo przemysł teraz ma tutaj właśnie wjazd w tym miejscu, dzięki czemu właśnie tramwaje mogą bezpośrednio tutaj wjeżdżać na tą linię i się łączą również z pozostałymi liniami tramwajowymi trochę w bardziej sensowny sposób. Dojścia do przemysłu ze stref mieszkaniowych zostały tutaj doprowadzone tym deptakiem. Deptaki bardzo lubię tramwajowymi, jednakże trzeba je dosyć specyficznie używać, żeby one dobrze działały, więc na razie do nich nie podchodzę jeszcze tak. Wszędzie tego nie ustawiam. Dalej mamy ulicę bezpośrednio właśnie wyjazdową pod autostradą, na którą zrobimy na sam koniec dopiero już, która wyjeżdża tutaj do naszych nowych przestrzeni przemysłowych. To będzie praktycznie tutaj ten nasz przemysł rolniczy. Zaraz powiem, czemu tutaj, a nie w tej drugiej części. A Farming Simulator tutaj jest bardzo potrzebny, jak widzicie na popycie. Jest, no tutaj na dole jest po prostu schowana ta przy stopniach. Jest bardzo duży pomarańczowy element, czyli pokazuje nam, że popyt jest niemiłosierny, nieduży. I tym się zajmę za chwilę, ale zanim to jeszcze zmiany, które się tutaj nastąpiły. A mianowicie po pierwsze, mamy teraz dołem wszystkie wiadukty. Nie lubię tych wiaduktów wywalonych tak w kosmos bez potrzeby, więc mamy część autostrad schowanych na dół, na minus jeden, a sądzę, że to bardzo ładnie wygląda. Tak samo jak ta ulica w tym miejscu, tutaj wciśnięta ta autostrada na górze, co się ledwo co mieści. No i tutaj też niesamowite węzły podziemne, o ile one faktycznie na razie nie są wykorzystywane, bo ta autostrada jest donikąd, jakby tutaj miasto w przyszłości będzie.
Ale zanim tam miasto powstanie, no to już chociaż to ładnie jakoś sensownie wygląda. I w teorii w przyszłości będę mógł zrobić na przykład tutaj zjazd autostradowy w tym miejscu, z autostrady, żeby to jakoś sensownie też można było połączyć. To oczywiście poczwórne autostrady dałem, żeby to jakoś sensownie wjeżdżały w siebie te wszystkie wiadukty. Ten też musiałem wiadukt trochę przebudować, bo on zbyt bardzo się rozchodził i dlatego te drzewa czasami są właśnie jeszcze w autostradzie. No i tutaj ten zjazd w dwóch kierunkach, na razie też mało wykorzystywany, bo ta autostrada też jest do niska. Czy elektrownie i zapasowe źródło zasilania, w sensie zapasowe źródło wody, jak nam się skończy. No bo musiałem po prostu gdzieś to przestawić, bo tam, gdzie było wcześniej, teraz jest już handel, się rozpoczyna z budową, na razie jeszcze go nie ma, ale w tym miejscu też pozwoliłem sobie lekko przebudować tą część. Tramwaje tu już teraz nie zawracają, tramwaje jadą dalej, czyli tutaj jest taki jeden, no faktycznie skrzyżowanko zrobiłem. Sponowo teraz zobaczyłem, że zobaczcie coś, co powinno być wszędzie. Słupki pomiędzy drogą rowerową a jezdnią, żeby nie wjeżdżały samochody w drogę rowerową. Halo, Warszawa, proszę coś takiego podrobić. Jakby w większości miejsc, no, może bez takiego malowania okropnego, ale powinno to się przydać faktycznie, bo te słupki bardzo są potrzebne, bo bardzo często samochody po prostu jak nie mają miejsca tutaj, to wjeżdżają w towarzystów, nie patrząc, czy ktokolwiek tam jest. Ale dobrze, to taka moja odskocznia. Tramwaje teraz tędy wjeżdżają i zawracają na tej małej pętli, bo na razie nie mam jeszcze pomysłu, gdzie je puścić. I to chyba było tyle, jeżeli chodzi o główne zmiany, jakie tutaj się faktycznie wydarzyły. A, no i tutaj oczyszczanie śmiecików, które były w tym miejscu, już zniknęły. Tutaj po prostu się kończy dzielnica i tutaj też jest nowy fragment małej dzielnicy z bambajami, które teraz przejeżdżają górą. Na razie nie ma tutaj w ogóle nikogo, bo mamy popyt na przemysł, a nie na handel, który tutaj zapodałem. A w tym miejscu będzie rozrywka, ogólnie tutaj nad wodą po prostu wiecie, rozrywka nad wodą to bardzo dobre połączenie, jak w Warszawie, więc w ten sposób tutaj to zrobię, dlatego tutaj nie będę chciał robić przemysłu, bo wiecie, rozrywka obok Farming Simulator, no to tak się nie łączy, tutaj może jakąś turystykę zrobimy pewnie. Tu jeszcze trochę będzie mieszkań, ewentualnie biura, no i tutaj już farmy, sobie w sumie zacznijmy. Ponieważ tutaj mamy taki zwykły Farming Simulator, ja go trochę tutaj jeszcze o te rejony rozciągnę zaraz właśnie w tym momencie. O tyle tutaj bym zrobił go już takiego faktycznie robionego i zarządzanego przeze mnie. Czyli wychodzimy w Industries i wchodzimy w wytworzenie naszego nowego obszaru i to właśnie będzie obszar w tym miejscu, aby w tym miejscu robić Farming Simulator. I o ile tutaj w niektórych miejscach są drzewa, to tam po prostu będziemy przetwarzać wszystko, co będzie potrzebne. To będzie naprawdę mała farma. Ja nie zamierzam tutaj nie wiadomo jak ją powiększać, bo jakby chociaż się zastanawiam, czy my po prostu w przyszłości nie mielibyśmy jakiegoś sensowniejszego miejsca. No bo tutaj, tu są ogromne złoża farmy, ale my chyba tych obszarów nie będziemy kupować w najbliższym czasie. No dobra, to nie będzie. Tutaj należy taki mały Farming Simulator, żebyśmy po prostu mieli te surowce. No i tak, jak już mamy ten zarządzone, to przydałby nam się budynek farmy. I żeby budynek farmy postawić jakoś tak bardziej sensownie niż zazwyczaj, to my tutaj sobie zrobimy wjazd do tego rejonu z ładną ulicą. Na razie, bo wiecie, w sensie, póki tutaj nie ma faktycznie jeszcze przemysłu, to wszystko ładnie będzie wyglądać. Później będzie brud, syf i tak dalej. Chociaż akurat farmy aż tak bardzo w Skylinesach nie są, w sensie poza budynkami tymi przemysłowymi, które przetwarzają już faktycznie. Dobrze, mamy taki ładny podjazd. Wiem, że to wygląda trochę jak podjazd do zoo, ale no trudno. Dobrze, farma jest, jest. I możemy postawić małe pastwisko, małe pole uprawne i mały sad. No i należy od tego zaczniemy, ponieważ Industries całe polega na tym, że on się po prostu powoli. No i dokładnie wszystko będzie się budować, tak? Jakby to będzie chwila, zanim cokolwiek tutaj nam powstanie sensowniejszego. Jak będzie się to rozwijać, to oczywiście chodzi o, chyba chodzi od zarobków albo od wyprodukowanego tego wszystkiego, nie pamiętam dokładnie. Dajmy sobie tutaj trochę tego, niech będzie. Pieniędzy mamy dosyć dużo. Też za chwilę się zajmiemy zarobkami właśnie tutaj, bo jeżeli teraz. Kurczę, to nie wchodzi mi tu, gdzie chciałem. Jeżeli teraz właśnie sobie damy to i z tego co pamiętam jeszcze pastwisko mamy, tak dokładnie pastwiska, to pastwiska sobie damy właśnie za tym budynkiem, żeby to też się łączyło. Tak, i teraz poustawiałem tyle tych budynków, że wiecie, to jest bardzo zły pomysł. Ustawić tyle tego w jednym miejscu. No i silos bezpośrednio, w sensie to jakoś koniecznie nazywa, jakby ja już tak nazywam na to. I w tym miejscu będą składowane właśnie nasze rzeczy. No i tak, wy nie macie wody. Nie do końca wiem, po co wam woda, jeżeli chcecie rozpocząć pracę, ale dobra, nie będzie. Zaraz wam damy ją. Czyli sobie dajmy tutaj, jak już mamy tą rurę. W ten sposób. No i będziecie mieli i wy. I oni. Dobrze, że prądu nie chcecie, to akurat aż tak dziwnie nie będzie.
No i oczywiście, żeby wszystko mogło działać poprawnie, to trzeba dać im prąd. I z tym widzę, że będzie problem, jeżeli siatka będzie mi nie pozwalać tego budować sensownie. Wzdłuż linii kolejowej prąd możemy sobie zapewnić, bo tutaj akurat leci linia. Niedługo też tutaj damy oczywiście pozostałe elementy, takie jak tramwaje i tak dalej, żeby tutaj zawracały, ale póki co to wszystko tutaj nie jest potrzebne. Widzę, że z prądem jest problem. O, już jest prąd. Popyt działa niezależnie od tego, co my faktycznie mamy, i nie jestem do końca przekonany, czy zajdzie przez to popyt. Ale dobra, tutaj mamy te farmy i tak gruszki, bo gruszek nie mieliśmy. Albo czekajcie, czekajcie, co my tu jeszcze mamy? Gruszki, jabłka, tu mamy obok pomarańcze. Pomarańcze, dobra, dodaj mi jabłka. No to trochę inaczej wygląda. No i tutaj oczywiście są też szklarnie, w których to wszystko. Znaczy, to nie ma znaczenia, to jest tylko element wizualny, co my tutaj ustawimy, jakby naprawdę to, jak to wszystko wygląda, nawet to sprzednica, to tu będzie szklarnia, szklarni takiej nie mamy. Ziemniaki tu będą, żebyśmy mieli wszystkie różne typy bawełna i na górze jest kukurydza. Dobra. Wszystkie możliwości. A, i tutaj też są różne. Tam świnie, bo tu nie gonią świnie, tu będą owce, a tu będą. Nie to. Krowy na wypasie. A co tam? No i to niech na razie zaczyna. Oczywiście oni potrzebują najpierw plony, żeby móc posilić bydło, więc dopóki ich nie będą mieli, to po prostu to też będzie stać puste. Więc dobra, to tutaj się powoli zaczyna już ten przemysł, a my musimy teraz w tym momencie rozwinąć przemysł z tej strony, bo oni po prostu potrzebują. Też tutaj przy okazji damy im nową drogę wjazdową do tych rejonów i to musi być duża droga. Tylko teraz tak, czy my ją jakoś znajdziemy w miarę szybko? Jest, dobra. To będzie ta ulica i będziecie mieli tutaj właśnie bezpośredni dojazd, żeby to jakoś sensownie wyglądało. I po tej stronie trochę tego zapodamy. Tutaj zobaczymy, czy oni będą w ogóle się chcieli budować, czy nie. Bo jeżeli w tym miejscu nie będą się chcieli budować, bo nie będzie surowców czy coś, to w tym miejscu po prostu stworzymy przetwarzanie wszystkiego, co tutaj jest. Bo tak też można zrobić. No i tutaj oczywiście, żeby nie było, skoro w tym miejscu właśnie jest ten surowiec, to też damy w tych wszystkich rejonach, tutaj. Też wiecie co, po prostu może Białęto przeciągniemy. Tak, to będzie lepszy, sensowny pomysł. Białęto po prostu tutaj będzie, też będą przemysły takie nie nasze stricte, bo one po prostu zapełnią wszelkiego rodzaju luki, gdzie nasz przemysł nie będzie. Więc w ten sposób to robimy, to już od razu nam daje, że w tym miejscu się będzie budować automatycznie. No i jeżeli tylko damy im miejsca, to domyślam się, że momentalnie zacznie się coś tutaj budować. O, dokładnie, już się zaczęli budować, więc to akurat dobrze będzie się rozwijać. Dobrze, ja zaraz ten telefon będę musiał wyciszyć, bo on tutaj już nam nadaje z któryś raz. A ja jakby nie chcę, żeby nam tutaj tak nadawał głośno. No i oczywiście jeszcze brakuje nam tutaj jednego surowca. Czekajcie, ja przyciszę telefon. Dobra. Jeszcze brakuje nam, bo jak mamy te pastwiska, to jednego pastwiska nie mamy. I to były zwykłe krowy. Dobra. I tutaj mają być krowy. Jakby to są krowy na wypasie. Krowy rasy wyższej, a to będą po prostu krowy. Więc jakby to tylko i wyłącznie wizualny jest element, jaki tutaj widzimy, tak? Więc to większego nie ma. No i co my tu potrzebujemy, aby wejść na kogoś, wytworzyć po prostu ileś. A to nawet z zyskiem nie ma problemu, to świetnie. Dobrze, to nasz przemysł tutaj zaczął już działać, mąka na razie jeszcze nie powstaje. Przemysł tutaj się zaczął rozwijać, no i tutaj dajmy też, no zobaczymy, czy oni będą w stanie się jakkolwiek tutaj rozwijać. Jeżeli nie będą w stanie, no to tak jak mówiłem, zrobimy to w ten inny sposób. No i tutaj po prostu damy sobie tą ulicę, czy tą drogę polną właściwie, żeby mogli sobie gruntową drogę. To nie jest droga polna, to jest droga gruntowa. Jakby w OpenStreetMap ludzie doskonale wiedzą, że to jest błąd stwierdzenie tego i później w tagach jest straszny problem, jeżeli ktoś to stwierdzi, że to jest, że to nie jest ulica, tylko to jest, że wiecie, jeżeli jest droga gruntowa, to nie jest ulica z automatu. To tak nie działa, niestety, albo stety, no ale to są dwie różne rzeczy. Dobra, tu się wszędzie zaczynają budować i tutaj też dajemy sobie właśnie nie od tej głównej, tylko od tej ulicy, bo tutaj też jeszcze trochę tego żyznej gleby jest, żeby mogli się budować. To tutaj dajemy sobie, zohamlimy wszędzie. No i na tym całym obszarze będziemy mieli właśnie Farming Simulator, to mi się nawet całkiem powiedział, że podoba. Też przy okazji za chwilę właśnie ten tramwaj, o którym już mówię chyba któryś raz,
Ale bez tego tramwaju tutaj po prostu będzie lipa, bo wiecie, wszyscy będą jechać samochodami. I o ile to nie jest problem, o tyle później korki są niesamowite. Więc tak, tutaj dajemy jakąś małą pętelkę, na razie na dwie linie tramwajowe, bo jak z jakieś dwie tutaj puścimy. Ja za chwilę będę analizować sobie, które puścić, bo wiecie, to takie... Jak was faktycznie robię analizy nowych linii tramwajowych w nowe rejony, bo później to faktycznie... Później już tego nie myślę o tym, tak? Jak już raz spuszczę gdzieś jakąś linię, to ona po prostu dalej tam jest wyciągana i tak dalej. A taki faktycznie peel down w postaci ściągnięcia i usunięcia wszystkich linii tramwajowych i tak dalej, w skanańcach. Raz to zrobiłem, zajęło mi to chyba z parę godzin, żeby te wszystkie linie tramwajowe później poustawiać sensownie. I jakby nie zamierzam tego robić ponownie. W sensie, jakby szkoda czasu mi aż na to. W sensie, dobra, żeby nie było, to była świetna zabawa, ale później przestałem nagrywać już filmy, więc to był minus. Bo w sumie i tak tego nikt nie zobaczył. Dobra. Nie, to zbyt tragicznie wygląda ta pętla. Jeszcze raz. To tak, dajmy sobie tutaj wjazd. Wiem, że na PC odpowiadam na pytania, czemu gram na PlayStation 4, dlatego że tu mi jest wygodnie grać. I wiem doskonale, że na PC są wszystkie rodzaje mody, bo ja mam CD Scanner na PC, tylko ja po prostu nie lubię grać na komputerze. Jak jeszcze miałem na Windowsie zresztą. Po prostu tego nie lubię, tak? Więc dlatego tutaj gram sobie na PlayStation. I wiem, że na Steamie jest mod, który daje tramwaje dwukierunkowe, które mogą zawracać. Bardzo ciekawe, może kiedyś w tym pobawię, ale nie wiem kiedy, bo nie lubię grać na komputerze. Dobra, to się włącza, to się tu też włącza. Co się nie lubię grać w Skylinesy na komputerze, żeby to nie było. W inne gry zależy. Dobra, to się włącza, to się tutaj też uruchamia, to sobie zwyknijmy na to i ja za chwilę będę wypełniać te dzielnice w trakcie kolejnego timelapsa. Już tam czas się zaczyna kończyć powoli, ale zamówiłem, że będzie duże zyski. Firma Kolkociąg co prawda nie ma jakichś dużych zysków, ale dobra, to nie jest problem. Mamy też fundusze pogrzebowe, ale one się dopiero podnoszą. Przemysł rolniczy wydaje mi się, że za chwilę pójdzie do góry, więc ja bym chwilę jeszcze poczekał. I co my tu mamy? Ogólnie nie możemy dużo jakoś kupić tych akcji. Jakby naprawdę tych akcji, jakie tu można wykupić, przynajmniej w aktualnym momencie, to jest całkiem mało. Dobra, to kupimy. Bardzo poważna firma jest aktualnie kupiona na 100%, bo jest bardzo nisko. I zobaczymy, czy coś z tego pójdzie. Wow, ile te 100 tysięcy faktycznie by się przydało może jeszcze. No to dodam. Nie mamy. Czemu mi wszystko tu umiera? Brak wystarczających liści towaru na sprzedaż. A, bo nie było przemysłu. No dobra, teraz oni mają za dużo przemysłu. Brak wystarczającej liczby kupujących produkty. No i weź tu się dogadaj w Skylinesach. Znaczy trzeba niedługo zrobić jakiś faktycznie transport towarowy, pociągowy po mieście. Ale na razie do tego zanim dojedziemy, to jeszcze chwila minie. Też się zastanawiam w sumie, że w tym miejscu pewnie jakieś zrobimy zjazdy autostrady. Bo ile tutaj ta ulica faktycznie całkiem ładnie jest się łączy, to tyle tutaj po prostu zjazdów z autostrady właściwie żadnych nie mamy. Tu jeden zjazd i tu jeden zjazd, żeby po prostu te autostrady miały sens, bo wiecie, jeżeli zrobicie autostrady, które nie mają żadnych wjazdów do miasta, to będzie taki problem, że no mamy ci autostrady, ładnie wyglądają i tak dalej, ale co z tego, że jeżeli nie opłaca się po prostu nimi jeździć, bo do zjazdów jest tak daleko. Jakby my aktualnie do miasta mamy tylko i wyłącznie ten wjazd, to jest główny wjazd. Są oczywiście jeszcze poszczególne. Tutaj jest jeden zjazd do miasta i tutaj, ale te są dużo mniejsze, więc faktycznie aktualnie nie mamy zbytnio żadnego innego możliwości wjechania do miasta. I to trochę problem. Może tu byśmy nawet coś zrobili. Dobra, jak ten główny, to oni by nie przestali korzystać z tego pięknego ronda. To nie, to ja tutaj po prostu w tym miejscu zrobię jakiś wjaździk tutaj, jak będzie. Znaczy tu to jak będziesz przemysł się budować. I tutaj może dzisiaj jeszcze na koniec, żeby faktycznie w tego miejsca też coś było. W sensie tutaj należy donikąd to jest. Bardziej by się przydało tutaj, ale no to wiadomo jak to jest. Dobra, to jak tam nasz przemysł? Przemysł, brakuje mu plonów, wytwarza, jak tam inwestycje? No całkiem ładnie to wytwarza się wszystko. Teraz sobie może sprzedajmy akcje i później najwyżej jak będzie coś nisko. W sensie jak kupuję, jak coś jest nisko, a później się zajmuję resztą. Dobra. To tak. No on jest całkiem na wysokim poziomie, teraz możemy sprzedać, jak on zapikuje później w dół, to ja ponownie go kupię. Zainwestowaliśmy 48 tysięcy, możemy teraz zyskać 62 tysiące łącznie ekstra, więc bierzemy to, sprzedajemy wszystko. Wow, dużo pieniędzy.
Bardzo poważna firma, zobaczcie, już poszła do góry w stosunku do tego, co zainwestowaliśmy. A fundusz pogrzebowy też jest całkiem wysoko. To może ten fundusz pogrzebowy też aktualnie byśmy spłacili w sumie, w sensie odkupili wszystkie nasze akcje. Dobra, no i na razie chwilowe nie mamy nic. Jak coś jest na czerwono, to wtedy tylko je kupuję, żeby nie było. Wtedy tym się zajmuję. To w sumie też jest trochę całkiem nisko. Nie dużo, dużo to nie, ale tak nie wiem. No, niech będzie 10 akcji, możemy kupić. Na razie jest na stracie, ale może później pójdzie do góry. Dobra, bardzo poważna firma, jest 100% kupiona, więc tak to wygląda. No i zobaczmy, mamy opcję ulepszenia. Koszt ulepszenia kosztuje też coś. Wow, tego nie wiedziałem akurat. Zrobiliśmy, musieliśmy zrobić 50 tysięcy, zrobiliśmy 102 tysiące. Ulepszamy i mamy nowe budynki. Ale to są z przemysłu. Czekajcie, co? A nie, to jest stąd. Krowa z brązu, panda z brązu i mały bank. Świetnie, mały bank właśnie chciałem postawić dzisiaj, więc to jest świetnie, że to już mamy. Tylko czemu mi pokazuje, że to jest obszar przemysłowy? Coś tu nie wyszło, powiem tak. Coś tu, ważny telefon z Zakopanego, a w międzyczasie wracamy do tego, o czym mówiłem, czyli postawmy sobie te banki. Postawmy te banki, bo ja bym w sumie chciał zobaczyć, jak to wygląda. To jest bank, a to są te budynki świecone. Co to jest? Pladze zrobione z brązu pod osągiem krowy, która symbolizuje dobrobyt. Może da się wydoić dla dodatkowych zysków. Okej, okay. Całkiem ciekawe. I ja bym to postawił... To jest malutki paczek, wow. Znaczy to trochę drogi jest, ale malutki. Dobra, to ja bym go sobie wstawił tutaj obok tej linii tramwajowej. O, właśnie w tym miejscu. No jest krowa. I co my tu jeszcze mamy? Panda z brązu. Plac ze zrobionym z brązu posągiem pandy. Pandy nie mają wpływu na giełdę, ale ładnie wyglądają. Dobra, też kosztuje 20 tysięcy. Trochę zarobiliśmy ostatnio, więc jakby sądzę, że na spokojnie moglibyśmy postawić taką pandę. Tu ogólnie nie ma żadnych parków. No to sądzę, że będzie idealne miejsce w tym miejscu. Dobra. To takie dwa parki sobie postawiliśmy. Tu jeszcze dalej są jakieś kolejne elementy z 3, 4 i 5 poziomu. Ale zanim to parki, banki. No i czym są banki? Mały bank zaspokaja potrzeby finansowe niewielkiego obszaru akumulacyjnego. Posiada skromną flotę furgonetek do przewożenia pieniędzy, które zbierają gotówkę i obniżają skalę przestrzenności w budynkach strefy komercyjnej. Dobra. No i tu są kolejne. Tu są 4 furgonetki. No i tak. Okej, okay, czyli nam pokazuje budynki faktycznie, które potrzebują tego banku. To postawmy go i zobaczmy, jak on w ogóle wygląda. No całkiem nawet ładnie wyglądają. Citibank, okej, okay, miejsce dla niepełnosprawnych zawsze musi być, jest pieniądze. W środku coś tam niby jest, zobaczmy sobie z tyłu, śmietniki oczywiście, sukienko. Czy coś tu jest, jak się włama, czy coś? No tak zbytnio nie. Dobra. No i nawet zbytnio jakbyś na dach nie ma. Ale dobra, całkiem ładny mały bank, który potrzebuje wody oczywiście. Dajmy mu tą wodę, żeby nas tutaj bronił przed przestępcami, napadami na banki. No, kiedyś szczerze zawsze bardzo lubiłem słuchać właśnie w Trójce o różnych napadach na bank, jak się łączyli z USA, zawsze w piątki. Jakie są napady w USA na banki, a teraz, no teraz nie mam takich informacji. Ale to było całkiem ciekawe. Dobra, to postawmy sobie jeszcze tutaj ten jeden bank. Tu jakby się gdzieś zmieścił. Idealnie. Dookoła tych uliczek. Świetnie. Widzę, że tramwaje mają oblężenie. Dobra, to tu jest drugi bank. No i trzeci postawmy sobie tutaj, obok szkoły. Albo w sumie obok tego drugiej strony skrzyżowania, bo tu za chwilę ta ulica będzie jechać dalej. Dobra, to trochę postawiliśmy banków. Będzie lepiej się pewnie żyło i tak dalej. A tymczasem nasza giełda, no musimy po prostu kolejne rzeczy kupować, aby sobie dalej to móc zainwestować, tak, bo jakby jeżeli coś pikuje, to tylko wtedy ja to kupuję, bo wtedy tylko można zarobić. A tu widzę, że bardzo poważna firma teraz mocno skoczyła, sprzedajemy wszystko. Dobra, to podoba mi się to inwestowanie w ten sposób, bo to faktycznie było, to było ciekawe, jak tak mocno skoczyła ta firma. Bardzo poważna firma oczywiście. Korkociąg na przykład. Korkociąg jest też cały czas na minusie. Ale no dobra, przed chwilą był jeszcze na większym minusie. Dobra, przejdźmy do tego, co jest faktycznie ważne, czyli budowy tych małych dzielnic. Jeszcze zanim przejdę, to sobie obniżymy podatki w sumie wszystkie, bo po co mieć takie wysokie, jak setupki są niesamowite. Lecimy z tym napsem.
Dobra, ten odcinek jest strasznie długi, ale chyba to mówię za każdym razem, więc zanim zaczniemy opowiadać, co tam się wydarzyło, bo trochę się wydarzyło, to zacznijmy od sprzedania akcji, bo akurat zatrzymałem grę, bo faktycznie mamy trochę do zrobienia. 84 tysiące możemy zrobić, już trochę zaczęło spadać, więc zanim zacznie spadać, musimy sprzedać akcje ze całego naszego przemysłu rolnego. Proszę bardzo, sprzedajemy, trochę zarobiliśmy, mało powiedziane w sumie trochę. No i tutaj oczywiście jakieś tam inne firmy też mamy w międzyczasie. Ja tam sobie co jakiś czas, wow, logistyka, korkociąg możemy trochę kupić. Może nie aż tyle, bo dużo mamy, tysięcy widzę. Ale ze 100 akcji bym kupił. Dużo mamy pieniędzy. Szkoda, że nie pokazuje. Pokazuje mi tylko cenę, a nie pokazuje mi ile mam faktycznie. Ale dobra, korkociąg trochę kupiliśmy, bo faktycznie on poszedł jakoś tak dosyć mocno w dół. Też nie wiem, czy zauważyliście, dzisiaj jakoś tam w trakcie grania ogólnie wyłączyłem cykl dnia i nocy, bo trochę był i uciążliwy podczas budowy tego węzła, ale w sumie już teraz możemy to włączyć ponownie, bo jednak lubię, jak jest dzień i noc. No tak, to się zmieniło, to trochę rozbudowany tutaj przemysł rolniczy. Rolniczy faktycznie całkiem dobrze się rozciąga. O, dobra. No i on tutaj się ciągnie faktycznie coraz więcej. Coś już nawet zaczął zarabiać. Co akurat nie jest takie nawet powiedział oczywiste i mamy nawet fabrykę, która coś produkuje. Ona trochę też z pieniędzy, ona jest osobno innym zarobkiem z tego wszystkiego i widzę, że skoro tak dobrze sobie prosperuje, to możemy ją trochę wyrobić, żeby było lepiej. Wyroby cukiernicze. Piekarnia nam tutaj produkuje, hashtag lubaszka. I dzięki temu będzie tutaj coraz lepiej. Oczywiście pełno tutaj jest młynów w okolicy, obory. Mleczarnie, wszystko co byście potrzebowali. Tutaj nawet zrobiłem takie przejście dla pieszych, bo stwierdziłem, że no, jakbym miał nie wykorzystać takiej przestrzeni w takim środku węzła, skoro tutaj można. Ja ogólnie mam tutaj strasznie duży problem teraz z kotkami i właśnie próbuję go rozwiązać. Powiem szczerze, że chyba nie wiem. Gdzie wy jedziecie? Gdzie? A, no tak, do tego przemysłu. I zapomniałem, że ten przemysł tu jest. Dobrze, nie, to na razie to musimy usunąć. Jakby od jakichś już paru minut, w sensie od jakichś 20 minut, próbuję rozwiązać problem, bo tak, jeżeli ja tutaj teraz to usunę, to za chwilę tu będą takie korki, że będzie trudno to ogarnąć. A z drugiej strony, jeżeli tego nie zrobię, to zasilałbym korki w tym miejscu. I szczerze powiedziawszy, tego pokazuje właśnie brak jakichś sensownych zjazdów z autostrady. Za chwilę, to już po odcinku, ja dodam tutaj wjazdy z tej i z tej strony, bo akurat czekam jeszcze, jak mój grafik coś zrobi. Czyli inny grafik niż robili miniaturki, bo ja robię też inne rzeczy dookoła miejscików metra i tutaj właśnie robimy animację pewno. No i zanim to się wydarzy, muszę mieć grafiki, dlatego sobie dzisiaj gram trochę więcej w Skylandsy, jakby to powiedzieć. No, nie jestem w stanie nic zrobić, jeżeli nie będę mieć tego, co potrzebuję. A więc tak to tutaj się rozciąga. Dobra, no i tak. Ogólnie tak, jakbyście nie widzieli jakiś czas temu, tutaj. Może w ogóle wyburzmy wszystkie budynki. Tak, nie wiem, czy wiecie, właśnie w ogóle taka ciekawostka. Na tym Cities Skylines Remastered budynki te wszystkie opuszczone i tak dalej się same usuwają. Co się tu dzieje z prądem? Chwila! Ja nie patrzę na tą część miasta od jakiegoś dłuższego czasu. Dobrze. Niedobrze, w sensie niedobrze. Co tu się dzieje? Włączę go na wibrację. Bo tu faktycznie za jakiś czas są jakieś całkiem ciekawe telefony, ale jak jest z prądem? Nie jest dobrze z prądem. Dobrze, to wiecie co? To jest idealny moment, abyśmy w końcu postawili na jakąś elektrownię. Czekajcie, ile to produkuje? To 80 produkuje, to produkuje 240. Stać mnie. Dzięki akcjom, proszę bardzo, bum, cyk, cyk, mamy teraz coś takiego. Z wodą jest dobrze, ze ściekami robi się trochę gorzej. To sobie postawmy jeszcze oczyszczanie ścieków tutaj. Ogólnie to jako oczyszczanie ścieków nie robią zanieczyszczenia, tylko te wszystkie spalarnie i tak dalej. Ogólnie też będzie trzeba właśnie zainwestować tuż w kolejnym odcinku w jakiś sensowniejszy system śmieciowy, bo na razie to po prostu jest wszystko spalane. I właściwie nic z tego nie mamy. Dobrze, to tak, tak jak mówiłem, tutaj te korki, no będę musiał po prostu z niej popracować. Ja tu nawet dałem, jak widzicie, takie naprawdę rozbudowane ulice. Czekajcie, czy jest jakaś bardziej rozbudowana ulica? Bo jakby w sumie nie pamiętam. O, to jest trzy pasmo, tak? To wiemy. Czy jest coś więcej niż trzy pasy? No bo w teorii, zamiast tej drogi rowerowej, ja bym zmieścił. No ta z tramwajami.
No nie jest to, nie są cztery pasy, ale po drodze rowerowej, po tramwajach mogą jeździć, to ja wiem. To jest jeszcze taki typ. Nie, to nie mamy czegoś mocniejszego. Nawet nie, to wróćmy do tego. No trudno, to skoro nie możemy na razie zrobić nic mocniejszego, w sensie nic szerszego, to tak pozostanie. To jest z lotniska, więc to jest z lotniska, ale sobie poczekamy. No i tutaj się zaczyna, za tego nie chcę zrobić, bo nie mam zielonego pojęcia, jak puszczę inaczej tych rowerzystów. A jednak trochę ich dużo będzie jeździć, bo to będzie główne połączenie z tym miejscem. W sensie tutaj jest jeszcze droga rowerowa i pewnie tak się stanie, że tutaj pozostanie rowerówka, a tu jej nie będzie i tu będzie tylko z tramwajami przez ten przejazd, który tutaj jest ogromny, ale no tak to będzie. I tu jest jeszcze nowa dzielnica, która powstała. Tak w międzyczasie w sumie to przypomnę. Tutaj miałem zrobić przejście górą do tramwajów, tego jeszcze nie zrobiłem, więc to jeszcze chwilę poczekałem. Także tak, tutaj również to się łączy w jedną całość, czyli tutaj też jest to strefa bez samochodów, w sensie no, jakieś służby i tak dalej jeżdżą, ale mieszkańcy nie mogą jechać swoimi pojazdami. No i oczywiście tramwaje jako główny środek transportu. Tutaj jakbyś się ktoś zastanawiał, czemu jest linia tramwajowa w drugą stronę. Normalnie tam nie miałem żadnej linii tramwajowej do puszczenia, ale ponieważ przy wiaduktach wszelkiego rodzaju tramwajowych musi być ten sam typ drogi tutaj, musiałem dać tutaj trasę tramwajową, a chyba mieszkańcy nawet ją całkiem polubili. Zobaczymy. Z tego bambaju korzysta 0 osób, z tego 0 osób, ale na przystanku nie wygląda mi to na 0. Zobaczmy. Ten środek transportu pomieści 65 osób, czy na ile on się zapełni? Na połowę mniej więcej. No dobra, to jest całkiem nieźle. Tu też zrobiłem jeden wjazd autostradowy w jedną i w drugą stronę. Z drugiej strony też będę musiał zrobić, żeby faktycznie oni mieli możliwość wyjeżdżania do tych autostrad, bo tego brakuje, jakby nie patrzeć. No i tutaj się zbytnio już nie zmieniało, tak? To po prostu część linii tramwajowej jedzie teraz tędy bokiem. Ogólnie wszędzie już teraz dojeżdżałem w tramwaje, tak? Tutaj też dojeżdżałem w tramwaje do przemysłu, żeby to się mogło pochować zjazd z autostrady. Więc jeszcze dwa będę musiał zrobić, czyli, znaczy trzy. Jeden tutaj w drugim kierunku, jeden tutaj na końcu, tego w ogóle nie mamy. No i ten trzeci to będzie właśnie gdzieś tutaj na końcu przemysłu, żeby oni mogli po prostu sobie na spokojnie wjeżdżać też od tej strony. I tym wszystkim będę się zajmować już po odcinku. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie. A w ogóle, jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Zanim skończymy rozgrywkę, to ja bym sobie zerknął. Nie, jeszcze nie możemy upgrade'ować tego, ale kotkociąg już poszedł do góry, więc coś tam można zrobić. Ogólnie kotkociąg to strasznie ma dużo akcji takich. I nie wiadomo skąd właściwie, bo jakby jak powiem to na przestrzeni różnego czasu i to tak się rozwija. Dobrze, sprzedamy kotkociąg na koniec, bo on mi się po prostu całkowicie teraz nie podoba to, ile mamy z nich. Ale na przykład to już można by zainwestować. Dobra, tak czy siak, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Może nie wykosztujmy wszystkich pieniędzy, ale trochę na pewno. Cześć!